Witanko z wieczora. Ostatnio nie chciało mi się nic nagrywać, bo pogoda jest i zająłem się trochę tymi swoimi pojazdami, czyszczenie, smarowanie, pompowanie i tak dalej. Także dzisiaj pokusiłem się, żeby wziąć właśnie tego JVC potężnego z domu, którego nie lubię nosić, bo on jest tak ładny, w tak dobrym stanie go kupiłem, że on wygląda jak nowy i też wszystko w nim działa na 100%, wyświetlacz, magnetofon jest idealny i idealnie nagrywa, także nie lubię go nosić, no ale pokusiłem się, bo te dwa kolosy ND200 i Sharpa GX-M10 już porównywałem z tą wieżą. No, ND200 przegrał, bo on jest słabszy i od Sharpa, i od tego JVC. I gra trochę bardziej pudłowato. Ale ten Sharp też gra trochę tak pudłowato, tyle że mi się w nim podoba, że on jest mocny, głośny, stabilny. Tam nic nie trzeszczy, tam nic nie słabnie, tak jak chociażby w tej wieży słabnie bas, jak się daje głośniej. No ale oczywiście ta wieża zagrała może nie mocniej, ale ładniej od tego Sharpa. No ten JVC przegrał, chociaż ja puszczałem wtedy muzykę ze starego telefonu, to być może on by też trochę lepiej zagrał niż na tamtym teście, bo on też gra całkiem ładnie, nawet ma lepszą przestrzeń niż ten Sharp, no tyle, że ten Sharp jest po prostu mocniejszy. On tak napierdziela, że jak ja go biorę, bo właśnie często go biorę, jego to ja nie oszczędzam, bo on już był trochę poobijany, jak go kupiłem. Także baterie w niego pakuję, biorę go na dwór, nie oszczędzam go, on już kilka razy ze mną był na imprezach. Nawet pływał ze mną nad jeziorem, też jest taki filmik. Pięknie to się niosło nad jeziorem, ta muzyczka tam napierdzielała, także masakra. Chociaż na filmie, kiedy już sam odsłuchiwałem ten film, to mi się zdaje, że wieża na filmie jednak gra lepiej, Sharp słabiej. No ale ja miałem takie wrażenie, chyba że ta ściana, ten kąt rezonuje i dlatego takie miałem wrażenie, że na żywo Sharp grał mocniej od tej wieży. Ale być może tak nie jest, bo to tutaj wieża stoi na wersalce, stłumiona, materace, gąbki. A Sharp w kącie, także no już nie wnikając, czy ten Sharp jest faktycznie mocniejszy od tej wieży, czy nie, przynajmniej wiadomo, że bas jest stabilniejszy. No i wszystkie te trzy sprzęty wielkie, ten JVC, ten JVC, ten Sharp, to są takie brzmieniowo właśnie porównywalne z takimi MIDI wieżami, bo to już nawet nie jest taka mini wieżyczka, raczej to jest bardziej taka mini wieżyczka, ta PM22, no to już bym powiedział, jest taka MIDI wieżyczka. Także właśnie te wszystkie trzy największe moje boomboxy są porównywalne z takimi wieżami. No tyle, że taka wieża gra jednak najładniej, no najlepsze te soprany, ale basy też ma trochę właśnie pudłowate. Tak trochę jak Sharp, dlatego po tej wieży spodziewałem się, że te basy będą takie trochę głębsze, no ale jednak są takie bardziej pudłowate i dlatego właśnie pokusiłem się o porównanie z tym JVC, który zdaje się ma trochę takie głębsze, naturalniejsze te basy, chociaż też tak nie do końca, też jest gdzieś taka ta pudłowatość, tylko że taka trochę inna, taka trochę głębsza, ale też te basy nie są takie do końca naturalne, no bo to w końcu nie są drewniane kolumny. Chociaż te od AK-44 są drewniane, ale mają tak samo dudniący bas jak plastikowy Sharp. A ten też jest plastikowy, a zdaje się ma te basy trochę takie bardziej naturalne niż AK-44 z drewnianymi kolumnami. I to właśnie będę chciał dzisiaj porównać. Także już nie przeciągając po tym długim wstępie, zróbmy porównanie, już niech będzie na tej kasecie co leci, na JVC ND10 bas dam na maksa, chociaż ja go w domu nie słucham na maksa, ja słucham go tak na 3-4, zależy od muzyki, bo na 5-6 za bardzo dudni, no ale do testów dam na te 6,
żeby porównać, jak się będzie miał zwierząt. Z basami też na maksa, od razu ustawię i jedziemy. Kończy się nagranko, ale kawałek pogonie do następnego. Niech będzie to obojętne. Ja nadal mam fazę na Sandrę już od miesiąca albo dłużej. Cały czas jej słomu, no ona mi się wcale nie nudzi. Próbowałem przejść na coś innego. Jakieś tam znów techniawki eskowe i tak dalej. A nie, to jest jednak dno. I wolę cały czas tą Sandrę. Nie wiem, kiedy ona mi zbrzydnie. Może kiedyś mi zbrzydnie, ale na razie cały czas mam na nią fazę. Także testujemy na Sandrze. O, chyba mój kiciuś się znalazł, także dobra, nie będę dawał na pauzę, bo to chwila, moment, wpuszczę tylko kiciusia. Znalazł się mój kiciuś. Dobra, nie zamykam garażu, żeby mógł sobie wyjść. No po takiej długiej przerwie będę musiał jeszcze raz. Za wczesna pora na to nagrywanie. Albo ktoś się kręci pod garażami, albo kiciuś się nie może nacieszyć, ale już mu chyba wystarczy, także jedziemy dalej. Ale kaseta mi się skończyła, jak na złość. No dobra. Cały czas mi się myli z tym autorewersem, bo on jest taki dziwny, jak w JVC, że nie jest tak, że czy ta strona autorewersu strzałka idzie w lewo, to przewijanie do przodu też jest w lewo. Tylko tutaj na siłę musieli ulepszyć, że zawsze strzałka do przodu to jest strzałka do przodu, bez względu na to, która strona autorewersu leci. Dlatego to mi się cały czas myli, bo tutaj jedna strona autorewersu nie bardzo działa. Chociaż w której ja teraz kieszeni tą kasetę, no do tej, w której w ogóle nie działa, w tej przynajmniej działa od czasu do czasu, bo też nie zawsze, no ale teraz działa. Dobra, to testujemy na tej. No i jeszcze raz, no ale już na wcześniejszym nagraniu zauważyłem, że no jednak faktycznie JVC ma takie bardziej głębsze te basy. Ta wieża ma takie bardziej no pudełkowate, no. No posłuchajmy jeszcze raz. Oczywiście przestrzeń sopran jest lepszy, ale teraz JVC. Pewnie, że tutaj basy są takie
bardziej dosadne, że tak to ujmę. No i tak jak mówiłem, no tutaj jest pewnie głównie ze względu na to, że głośniki są bardzo blisko siebie. Mniejsza przestrzeń, bo nie ma to też żadnych efektów 3D, surroundów, żadnych takich rozszerzonych. No i gra to tak, no bardziej w kupie, coś jak ten Sharp, bo tamten już jednak nowy, mimo że basy ma takie też pudłowate jak ta wieża, to przestrzeń już ma lepszą niż te dwa boomboxy. No ale no co się znów okazało, to ma najlepsze basy ze wszystkiego. Tego basowo nic jeszcze nie pokonuje, żadna z tych wież, bo PM22 jest słaba stosunkowo, ona gra tylko sopranowo trochę lepiej, a ta wieża no ma od niej może minimalnie mniej tego soprano, ale naprawdę niedużo. No ale za to tutaj zdaje się ich tak jakby nawet trochę za dużo. Także no co jest lepsze? Tutaj jest więcej, ale za dużo. Tutaj jest mniej, ale jest dobrze. Tyle, że z tą różnicą, że tu te basy są takie bardziej pudłowate, tutaj bardziej naturalne, ale słabsza jest ta wieżyczka. Także no zwierz AK-44 jest jednak lepsza trochę. Zwłaszcza funkcyjnie to ona jest o wiele lepsza od PM22, ale mocą Sharp jednak pokonuje obydwie te wieże i tak samo ten JVC też pokonuje obydwie te wieże. No także no te wieże wcale nie są jakimiś wymiataczami, tyle że ładnie grają. No tu o to chodzi, że one ładnie grają, fajna przestrzeń, fajne sopraniki. No i to na tyle, dobra, to uciekam, bo jakoś tak nie mam weny, to nie będę przeciągał na siłę, to trzymajcie się, hej.